jako kreatywnej. Powiem wam, że powiało grozą, bo przed chwilą były takie wyładowania tutaj, jak jest taka burza i wiatr. Dzisiaj były zapowiadane, te wiecie, te alerty były, że będzie straszny wiatr, jakieś wyłączenia prądu, także mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby się udało nagrać. Kochani, dzisiaj zapraszam was na specjalny program. Powraca seria Zabieram was do Lumpeksu i zobaczycie dzisiaj Lumpeks z marki Ciuchy, z sieci Ciuchy. Już tą sieć wam pokazywałam. Jest to Lumpeks w Nowej Hucie, w którym jeszcze w ogóle nie byłam, to znaczy już teraz byłam, ten pierwszy raz. No i zrobiłam świetne zakupy, zrobiłam wam tam nagrywki, przebiteczki, także serdecznie już zapraszam was na relacje z tego Lumpeksu i z garderoby, jak przymierzam tam rzeczy. I oczywiście druga część filmiku to będzie kolejny Lumpeks, ale nie jest to do końca Lumpeks, jest to sklep charytatywny. Z tego co przeczytałam, jest to sklep Fundacji Emmaus, założony przez ludzi bezdomnych i w ten sposób oni zbierają fundusze na swoje życie, na swoje utrzymanie, także szczytny cel i zapraszam was też serdecznie na drugą część filmu, w której jest relacja z tego sklepu, a jest to bardzo wszechstronny sklep, tam naprawdę możecie kupić wszystko, od mebli, porcelany, wszelkiego rodzaju szpargały domowe, odzież również, obuwie, właściwie wszystko, to jest taka zbieranina. I naprawdę to najbardziej mi przypomina te tak zwane Rommelmarkty albo Flojemarkty, na których bywałam w Holandii. Super sklep i też kupiłam tam świetne rzeczy, także już teraz was zapraszam na te dwie relacje i oczywiście na końcu zobaczycie stylówki z ciuchami i z rzeczami, które tam kupiłam. Zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia filmiku. Wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o wszelkich nowościach, a będzie ich dużo, jak już mówiłam. I kochani, już niedługo będzie film wyprzedażowy, bo zamierzam dużo perełek wystawić na Vinted, także też zachęcam was do zajrzenia na moje konto Vinted. Jeszcze teraz nie ma tych nowych rzeczy, ale mam tam sporo rzeczy takich jakościowych. Oczywiście jak to na moim kanale, są to rzeczy z jedwabiu, z wełny, ze szlachetnych tkanin, rzeczy vintage, jakieś takie designerskie ciuchy. Także możecie tam zajrzeć. Dla moich widzów też będzie zniżka 20%. To jest taka styczniowo-lutowa promocja. Jeżeli podacie, że jesteście moimi subskrybentami i chcecie coś kupić, dostaniecie specjalną zniżkę. Oczywiście sprawdzę to, czy ktoś faktycznie mnie subskrybuje. Także bardzo serdecznie was zachęcam, jak również na mojego Instagrama i TikToka. Wszystko jest podane w opisie filmu. Kochani, tymczasem przechodzimy do relacji z pierwszego sklepu. Witajcie kochani, właśnie jadę do Lumpeks. Jadę do Nowej Huty na osiedle drugiego półlotniczego do Lumpeksu Ciuchy. To jest ta sieć ciuchów, którą już wam sieć Lumpeksu, którą już wam pokazywałam w Krakowie, w dwóch sklepach. A dzisiaj jadę do takiego sklepu, w którym jeszcze w ogóle nie byłam z tej sieci. Jestem bardzo ciekawa, jak ten sklep wygląda, no i zobaczymy razem. Może uda mi się coś kupić ciekawego, oby. Trzymajcie kciuki kochani i do zobaczenia już na miejscu. Kochani, jak widzicie, jest to duży sklep. Te sieć ciuchy to są takie duże pawilony zawsze. Już właśnie były dwa filmiki ze sklepami tej sieci. Z ulicy Długiej oraz Lilli Venedy. I też kupiłam tam super rzeczy. No i zobaczcie, tutaj pierwsze pokazuję wam taki ogólny widok, a później jest hala z rzeczami na wagę. Ja zawsze zaglądam na wagę, bo wiecie co, dużo rzeczy takich, które mi się podobają, innym się nie podobają często, albo ludzie nie zwracają uwagi na składy, a ja bardzo często właśnie poluję na jakieś szlachetne składy, na piękne rzeczy, ale takie nietypowe, na takiej właśnie hali, na takiej części wagowej i nieraz mi się więcej udaje znaleźć perełek właśnie na tej części wagowej niż na tej normalnej, na tej takiej wycenionej, wiecie. No i ta sieć ciuchy zawsze posiada właśnie tą część na wagę i tą część wycenioną. Oczywiście z tym jest różnie, bo wiecie, jak coś jest bardzo ciężkie, to czasem więcej kosztuje niż te rzeczy wycenione, bo zdarzają się takie rzeczy, które naprawdę dużo ważą, no i wówczas średnio opłaca się tam kupować. Thank you.
ale tymczasem no, oglądam później tutaj też na tej już normalnej hali wycenionej takie rzeczy sylwestrowe. Tam dużo jest właśnie takich karnawałowo-sylwestrowo-świątecznych przebrań, rzeczy cekinowych. Szukałam sukienki dla koleżanki, bo Asia chciała, żebym znalazła jej sukienkę z czerwonych cekin, bo akurat no niestety nie było takiej sukienki mimo moich usilnych poszukiwań, ale znalazłam inną świetną rzecz, którą Wam pokażę. I też na tym dziale znalazłam drugą rzecz, mianowicie spodnie, w których jestem, które też zobaczycie za chwileczkę w przymierzalni. No, naprawdę, naprawdę było tam sporo fajnych rzeczy, powiem Wam. Naszukałam się trochę, no i zobaczcie tutaj, jak ta hala wygląda. Tutaj jest też dział taki z sukienkami, takimi bardziej boho, czy bardziej vintage. W ogóle są tam takie działy też vintage, gdzie można wyszperać perełki, ale tym razem akurat tam nic nie znalazłam. Była jedna rzecz, którą tam mierzyłam, przymierzałam bardziej się do niej, może nawet nie mierzyłam, ale tak przykładałam ją do siebie w przymierzalni. Zaraz zobaczycie moje przebitki z przymierzalni. I ogólnie powiem Wam, że ja bardzo lubię tą sieć, bo ceny nie są jakieś bardzo wygórowane. Nawet te rzeczy wycenione są w takich w miarę rozsądnych cenach. No to jest mniej więcej za takie płaszcze, powiedzmy około 25 do 50 zł, ale zależy oczywiście od jakości, od tego, czy ten płaszcz jest jakiś modny, czy to jest jakiś bardzo też vintage płaszcz. Nie jest to po prostu sklep, gdzie ceny są jakieś bardzo wygórowane, także ja lubię tam chodzić i mają bardzo zróżnicowany towar, gdzie naprawdę na dostawie zawsze udaje mi się kupić przepiękne rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi, co jest w tych innych sklepach tej sieci, to zobaczcie sobie do tamtych filmików właśnie z recenzjami z ciuchów. To były filmiki w jesieni kręcone i naprawdę piękne rzeczy tam kupiłam. No a tymczasem zobaczcie teraz przebitki z przymierzalni z tego sklepu. Możecie zobaczyć, że przymierzam tam dwa żakiety, właściwie takie krótko żakiety. Jeden to jest taki z takiej jakby, nie wiem jak to do końca określić, filcowanej wełny. Ciekawy, 100% wełna, ale wiecie co, nie stwierdziłam, że ten kolor jednak nie do końca jest mój. Mimo że dosyć mi się to podobało, to nie było to tak aż praktyczne, żebym to zdecydowała się kupić. Tam cena wychodziła chyba około 25 zł. To było wycenione. Później mierzę też kurteczkę z Wagi. I ta kurteczka była dość też fajna, taka projektancka, też dobry skład, ale wiecie co, nie, jednak stwierdziłam, że za dużo już mam tych brązów i tych krótkich, takich kusych rzeczy z rękawem 3/4, to nie jest praktyczne na jesień i no i nie zdecydowałam się też na to. No i teraz mierzę też taką spódnicę z tiulu, wiecie co, ja szukam takich rzeczy po pierwsze do teatru, na przykład na koncerty Colette to się bardzo przydaje. No, albo po prostu na jakieś takie wyjątkowe stylizacje, na karnawał. No i tutaj właśnie taką spódnicę mierzę i oczywiście zdecydowałam się ją wziąć. Zobaczycie ją potem w stylówce. Jest przepiękna i w ogóle jest bardzo piękna, ma bardzo piękny, wyrazisty kolor. Jest ciekawa i można ją na wiele sposobów użyć. Mierzę również spódnicę taką z czystej wełny i jeszcze nowiutką z metką w takie kratki szkockie. Ona ma świetny krój, taki hiszpański z falbanami na dole. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Też ta spódnica wylądowała w moim koszyku. Oczywiście jest na mnie dużo za dużo, ale to Wam już powiem na końcu programu w stylówkach. I kolejna rzecz to spodnie, takie spodnie, które mam na sobie. Oczywiście już widzieliście te spodnie, bo je tylko tak migawkowo pokazywałam w ostatnim programie. Spodnie z weluru, z wiskozy, z jedwabiem. Pokażę Wam konkretne stylówki już na końcu programu. No ale w każdym razie spodnie mnie zachwyciły. Sukienkę też mierzę taką karnawałowo, świąteczną, nie wiem jak to nazwać, ale miała świetne wzory, takie cekiny w kolorze zielonym, takie kwiaty wyszywane, strasznie mi się to spodobało. Ale wiecie co, mam bardzo dużo takich wyjściowych sukienek i jednak się też nie zdecydowałam na tą sukienkę, mimo że naprawdę mi się podobała i kolor, i krój, i w ogóle. Stwierdziłam, że no bez przesady, ile można mieć takich świąteczno-wyjściowych sukienek cekinowych, no i nie wzięłam tej sukienki. To jest, zobaczcie tam jeszcze, jeżeli są tam jakieś jeszcze przebitki, to zobaczcie, co tam jeszcze zmierzyłam. Niektóre z tych rzeczy wzięłam, innych nie. Aha, jeszcze sweterek, kochani, taki sweterek z Wagi. I wyszedł ten sweterek 5 zł.
i ma przesuperowy skład. Zobaczcie, tutaj właśnie tak nie bardzo mi pasował do tej stylówki, którą miałam na sobie, ale świetny skład, bardzo fajny sweter i troszkę, jak widzicie, ma on na mnie przykrótkie rękawy, ale zobaczycie na końcu, dlaczego zdecydowałam się w końcu wziąć ten sweterek. No i widzicie, warto kupować na wadze, bo właśnie można upolować coś takiego za piątkę. Kochani, to tyle, jak chodzi o sklep ciuchy. Bardzo Was zachęcam do tego sklepu, bo naprawdę jest to dobre miejsce do polowania, jeśli mieszkacie w okolicach Nowej Huty, albo po prostu chcecie odwiedzić nowe miejsce, tak jak ja byłam tego ciekawa, jak wygląda tamta filia, no to naprawdę będzie warto, na pewno. Drugi sklep to właśnie sklep Fundacji Emaus. Ten sklepik wyprzedażowy taki, ja bym powiedziała, że to jest taka wielka wyprzedaż garażowa. I naprawdę tam możecie kupić wszystko, jedynie trzeba sobie wpisać sklep charytatywny Fundacji Emaus w Nowej Hucie i wyjdzie Wam tam adres, ja Wam też tutaj podam adres oczywiście. Wiecie co, jest ten sklep taki mało widoczny, on jest między blokami, ukryty w takim pawilonie. Ukryty mówię dlatego, że nie ma tam żadnych znaków i nawet na drzwiach nie jest to oznaczone, więc ja Wam tutaj nagrałam, jak wygląda wejście do tego sklepu. Po prostu naprawdę ciężko jest to znaleźć. Ja tam nawet coś mówię na tym filmiku, więc posłuchajcie. Zaraz zobaczymy, gdzie jest wejście. Chyba jest spory ten sklep. Tutaj z tego co widzę, to są meble, różne rzeczy, biblioteki. O, takie wejście trochę nieopisane, nie widać gdzie to jest, ale o, tu jest chyba napisane kiermasz, więc pewnie to jest tu. O Boże. No i widzicie, wejście jest takie w ogóle bez szyldu, ale da się to znaleźć. No są to takie drzwi, one są, jak jest otwarty sklep, to te drzwi są uchylone lekko i możecie tam wejść. Na dole są meble, tutaj sfilmowałam wejście bodajże. Właśnie takie różne używane meble, materace, naprawdę też, jeżeli szukacie jakichś takich vintage mebli, na przykład krzeseł do przeróbki albo do pomalowania, do restauracji, to, no to polecam Wam, bo tam naprawdę można znaleźć różne ciekawe rzeczy. Chociaż ja akurat nie szukałam mebli, więc poszłam na górne piętro, gdzie są takie już bardziej szpargały, jak to się mówi. No i zobaczcie, tutaj oglądam różne rzeczy, tam na przykład można kupić obrazy. Są tam obrazy, no akurat żadnych takich, które by mnie interesowały, no ale ja jestem bardzo wybredna, jak chodzi o sztukę. Mam konkretnie wyrobiony gusta i nie wszystko mi się podoba po prostu, także ciężko byłoby mnie zadowolić akurat tymi obrazami, które tam są, ale generalnie można tam znaleźć coś ciekawego. Jakby tam dłużej poszperać, to myślę, że też znaleźlibyście jakieś perełki. No, można kupić suknię ślubną, jak widać, przeróżne rzeczy, naprawdę przeróżne rzeczy. Ja tam też filmuję porcelanę, bo tam bardzo dużo właśnie naczyń, przyrządów takich kuchennych, porcelany. I ta porcelana jest naprawdę od złotówki do nawet 40 zł, bo też są tam takie bardziej już unikatowe porcelanowe rzeczy, które są wyżej wycenione, ale większość rzeczy jest naprawdę bardzo tania. Jak szukacie na przykład jakichś fajnych kieliszków, czegoś do kompletu, to bardzo prawdopodobne, że znajdziecie, bo tam dużo, dużo tych rzeczy było. Zobaczcie sobie na przebitkach, to jest bardzo duży jakby wybór tego z różnych gatunków, z różnych stylów i vintage, i takie nowsze, bardziej nowoczesne rzeczy można też kupić, także naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy tam możecie wypatrzyć. W ogóle takie rzeczy do wystroju wnętrz, czy jakieś zasłony, czy jakieś dodatki, jest w czym wybierać, naprawdę. I to są bardzo ciekawe ceny, zobaczcie, na końcu filmu też Wam pokażę, co kupiłam właśnie do domu, bo kupiłam tam trzy rzeczy, z których jestem mega, mega zadowolona i to było naprawdę za bezcen, 2-4 zł. Także jestem bardzo zadowolona z tych zakupów i w ogóle cieszę się, że znalazłam ten sklep. Poleciła mi go Wicka, bardzo dziękuję za tą podpowiedź i to jest właśnie program jakby nagrany celowo z tej podpowiedzi. Pojechałam tam specjalnie, już będąc w Hucie, żeby obejrzeć ten sklep. No i moi drodzy, też dobry jakby... Robiąc tam zakupy, możecie też zrobić dobry uczynek, bo pomagacie ludziom bezdomnym, pomagacie tej fundacji, także super sprawa, dwa w jednym. No i oglądam tam przeróżne rzeczy, i ciuchy, i buty. Ciekawy kombinezon też znalazłam, taki ocieplany, jakby leśny. Przeczytałam, że jest to amerykański kombinezon specjalnie przeznaczony dla takich jakby służb leśnych. To jest jednocześnie i kamuflaż, i taki strój roboczo-zimowy, taki kombinezon na złą pogodę. I faktycznie on taki ocieplany. Było to ciekawe, no ale powiem Wam, że jednak
już ograniczam kupowanie rzeczy niekoniecznie mi potrzebnych, także nie kupiłam tego kombinezonu, ale za to kupiłam kilka innych ciekawych rzeczy. Znalazłam przepiękne rzeczy vintage, tam oglądam sukienki takie vintage i między innymi znalazłam prześwietną sukienkę, którą zaraz zobaczycie. Prawdziwy vintage z lat 70. Wyczaiłam już wszystkie metki, rozszyfrowałam, sprawdziłam firmy, także naprawdę jestem zachwycona. Kupiłam przepiękną jedwabną spódnicę na lato, ale taką naprawdę z pięknego jedwabiu, super wzorek. W moim stylu, taką spódnicę. A, no i kupiłam tam właśnie te dwie rzeczy do domu, które, o których już wspominałam. Także zobaczcie jeszcze, jak to tam wygląda w tym sklepie przy okazji. No i za chwilę przejdziemy już do części stylówkowej, moi drodzy. Ta-da! No i kochani, teraz stylówy. No i tak, zacznę oczywiście od ciuchów, czyli od ciuchów, większość to będą ciuchy. Zacznę od ciuchów z ciuchów, z sieci ciuchy. Jak widzieliście, kilka tam rzeczy fajnych zmierzyłam, które mi pasowały. Pierwsza rzecz to była ta spódnica z tiulu, no ona jest po prostu boska. Zobaczcie tam w stylówce, ja ją postanowiłam tutaj dla Was wystylizować w takim stylu trochę nowoczesnym, trochę prowokacyjnym, na karnawał. Włożyłam sobie ten mój strój taki z aksamitu bordowego, z rajstopami błyszczącymi i ze spodenkami takimi króciutkimi, do czerwonych szpilek i do tego dobrałam właśnie tą spódnicę. Jako taki wierzch, ale widać, widzicie, widać sylwetkę, widać nogi, więc jest to taka stylizacja nowoczesna i ta spódnica jest tylko taką mgiełką, która otula, która daje ten taki feel właśnie karnawałowy. No i to jest super. I ona ma, zobaczcie, tutaj na dole takie, jakby wygląda jak spódnica świąteczna, ma takie, w jednym miejscu też tam w stylówce to pokazuje, takie pomponiki, zobaczcie, tu z takimi małymi prezencikami podwieszonymi i ma na jednej z falban ma takie srebrne cekiny przyszyte. Uznałam, że to może być świetna spódnica też właśnie na kolędy, żeby na drugą spódnicę ją ubrać jako jeszcze taką dodatkową ozdobę. Byśmy byli tacy, już wiecie, mega świąteczni. Być może właśnie na następny rok na koncert kolęd na rynku przyda się ta spódnica. Kosztowała ona 14 zł, więc nie bardzo mało, ale też bez szału. To nie jest jakaś wielka cena. No i mam też pomysł, żeby właśnie włożyć ją na drugą spódnicę w takim bordowym kolorze jak ten strój, ale już jest to taka duża bombkowa spódnica z lekkim połyskiem, no i dopiero ta spódnica pójdzie na wierzch tamtej, także też może być to bardzo ciekawa stylowa. No ale tu dla Was tymczasem włożyłam to właśnie do tego nowoczesnego bardziej stroju i jeszcze, żeby dodać takiego karnawałowego filu, to tutaj w jednym miejscu jest stylizacja też z tym toczkiem z woalką, który pasuje mi do reszty stroju. Można by do tego toczka coś czerwonego, jakiś czerwony kwiat albo jakiegoś ptaka z czerwonego z piórami przypiąć i wtedy byłoby to już takie wow i myślę, że to byłby bardzo fajny strój karnawałowy. Mnie się to podoba. Ciekawa jestem Waszych opinii, ale to piszcie koniecznie. Kochani, teraz pokażę Wam sweter, który kupiłam w końcu dla mamy. To jest ten sweter z Wagi, który widzieliście w przymierzalni. I moi drodzy, to jest rozmiar 12, ale on naprawdę jest malutki. I to jest świetny, świetny skład. Ma 30% poliamidu, ale 40% to jest bawełna, 5% alpaki, 25% wiskozy, więc świetny skład, naprawdę. Bardzo dobry skład, bardzo przyjemny sweter i w ogóle nie jest zniszczony. I powiem Wam, że ja bardzo, bardzo lubię takie wzory. Takie trochę ala norweskie, takie naprawdę są ciekawe i ten zestaw kolorów jest taki stonowany, gustowny, fajny, ożywiający na zimę. No i ja tutaj, ponieważ ja nie będę nosić tego swetra, bo ma przykrótkie rękawy na mnie, podaruję go mojej mamie. Być może trzeba tutaj będzie zrobić na przykład jeszcze fajne wiązanie z przodu, żeby on był bardziej praktyczny. No, to mierzę Wam tutaj do jeansów Levisów, takich granatowych w stylu francuskim właśnie, takie rurki Levisa i do granatowego body. Taka prosta stylowa, tutaj sznytu dodają te kozaki z aksamitu, z takiego, nie z aksamitu, z weluru i z takimi wstawkami z wężowej skóry, takie wyższe kozaki przed kolano. No i właśnie te kozaki i ten sweter tutaj tworzą takie centerpieces, czyli dają nam tutaj te najciekawsze elementy stylówki jakby, podkreślają charakter tej stylówki. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajny nabytek i kosztował mnie 5 zł, więc ekstra cieszę się. Mam nadzieję, że mojej mamie też się ten sweter spodoba, bo według mnie jest przesuperowy, jest naprawdę śliczny. Także oby się jej spodobało. Jeszcze go nie widziała, ale niedługo zobaczy. Kochani, kolejna rzecz, którą tam kupiłam, to spódnica
taka i ona jest o wiele za duża na mnie, ale jest bardzo łatwa do przerobienia, bo ona ma tu kliny. Wystarczy te kliny po prostu pogłębić. Ja na razie włożyłam sobie pasek na tą spódnicę, żeby ścisnąć ją w talii i wcale to źle nie wygląda, więc myślę, że nawet może zrobię takie zaszewki z tyłu, które będą jakby na wierzchu, takie marszczenia i wcale nie trzeba będzie jej rozpruwać i całej zmieniać, bo całkiem nieźle leży też właśnie w ten sposób ubrana. No i zachwycił mnie krój tej spódnicy, ona kosztowała 20 zł, więc też nie ma szału, bo to jest naprawdę wełna 100%, na metce tutaj jest napisane. I ma świetny, naprawdę świetny krój, ten dół jest taki fajny, zabawowy, no i bardzo mi się podoba ten krój tej spódnicy, no i kolory oczywiście, bo uwielbiam szkockie wzory i do tych, zobaczcie, tutaj moich kozaków, botków bardziej, takich w stylu ludowym z tymi czerwonymi kokardkami, to jest według mnie przecudne zestawienie. Ciekawa jestem też, czy Wam się takie coś podoba. Ja uważam, że to daje super charakteru, te, szczególnie te właśnie sznurówki czerwone, no i czerwony golf do tego, też super to wygląda. Można by jeszcze tu zaszaleć z kamizelką taką czerwoną na przykład w szkocki wzór albo z jakimś szalikiem, który by to dodatkowo do płaszcza czarnego na przykład nam jeszcze dodał kolorytu. Także ja jestem zachwycona tą stylową i jestem też ciekawa Waszych opinii, więc oczywiście czekam na Wasze komentarze, która z tych rzeczy Was najbardziej zachwyciła albo Wam się najbardziej podobała. No i kupiłam też te spodnie, które mam na sobie. Wiecie co, wiem, że co bym nie robiła ze światłem, tego typu materiał zawsze jest słabo widoczny, jak chodzi o kolor, bo welur pochłania światło jakby. Tu się nie odbija to światło i ciężko jest zobaczyć kolor. Ja to już rozjaśniam dla Was. Nie wiem, w której stylówce pewnie tam trochę będzie widać, że to jest taki wyrazisty fiolet. To jest ciemny fiolet, taki naprawdę taka mocna śliwka. No i te spodnie, zobaczcie tu na przebitkach, bo ja je mam na sobie, już nie będę ich ściągać. One są nie dość, że nowe z metką, super firmy, naprawdę super firmy. Zobaczcie sobie tam właśnie te metki wszystkie i mają skład rewelacyjny, bo to jest właśnie wiskoza z jedwabiem. Mój ulubiony skład, jak chodzi o welur, to jest naprawdę przecudowne, mięciusieńkie, to się nie mnie w ogóle praktycznie. Naprawdę, te spodnie ja wyprałam bez prasowania i zobaczcie, jak one super wyglądają, że w ogóle nie są wymięte. No i postanowiłam je dla Was tutaj... Aha, i one kosztowały coś koło... Już Wam powiem, bo mam z tyłu metkę, akurat sobie nie zobaczyłam. 24 zł, tak. I są z wysokim stanem w ogóle, więc super. Takie luźne, jak teraz są modne, z wysokim stanem, z zaszewkami. Także ekstra w ogóle, bardzo, bardzo wygodne, super komfortowe w ogóle. No i ja mam dużo pomysłów, między innymi pewnie zobaczycie w stylówkach według Armaniego te spodnie, ale to niedługo, za kilka następnych programów, w ciągu kilku programów to będzie. Tymczasem zobaczcie, dzisiejsza stylówka, której jestem, to są te spodnie, szare buty, ale oczywiście, że włożyłabym raczej kozaki czy botki do tego pod spód. Tylko teraz dla Was w takich butach, bo jest mi za gorąco już w tych botkach, sweterek z fioletowymi elementami, które są też takimi kuleczkami z wełny i nawiązują kolorystycznie do spodni i też tą miękkością do nich nawiązują. Nawiązuje ten sweter. No i włożyłam sobie też taki z elementami niebiesko-fioletowo-różowymi na szyjnik, żeby też to już tak związać kolorystycznie. Jestem ciekawa Waszych opinii, jak te spodnie się Wam podobają. Ja jestem z nich zakochana. No i tu jeszcze zrobiłam Wam dwie stylówki. Jeden jest ze swetrem od Emporio Armani z kaszmiru i angory, takim związanym w pasie. Trochę taki, wiecie, w modnym, takim wyrazistym kolorze i właśnie taki krótki, trochę crop topowy jest ten sweter. No i do tego druga stylowa ze swetrem kaszmirowym w spód. Właściwie jeszcze są dwie stylówy. Sweter z czystego kaszmiru, taki wyrazisty fiolet, taki żarłowaty trochę fiolet. W spód włożony czerwony pasek i buty z czerwonymi sznurówkami. To jest moja kolejna propozycja do tych spodni. Chcę Wam pokazać, do ilu rzeczy te spodnie mi pasują, a jeszcze w kolejnym programie Wam je pokażę w całkiem innej stylówce, ale tymczasem jeszcze do tego samego, co już było, aksamitnego body bordowego. I właśnie również tutaj czerwony pasek dla ożywienia. To jest utrzymane w takich śliwkowych kolorach z dodatkiem wisienki. Także śliwkowo-wiśniowy dżemik, ja bym powiedziała, taki ta styluwa. Ale też mi się podoba. Dlaczego nie? Super. Też jest to jedna z rzeczy, które najbardziej mi się podobały i jestem z tego zakupu bardzo dumna. No, to tyle jak chodzi o sklep ciuchy. Teraz idziemy do sklepu charytatywnego.
No i tutaj zacznę tym razem od spódnic, od rzeczy letnich, czyli od moich zdobyczy vintage. Kochani, spódniczka też vintage'owa z jedwabiu. I zobaczcie, prześliczne wzory ma. To jest taki beżowo-kremowy jedwab, taki lekki rzucik. I ma przepiękne takie jakby tropikalne wzory z ananasami w ogóle. A wiecie, że mój Wiktor ma też pseudonim Ananasz, więc to się może przydać na jakiś koncert. Bardzo ciekawa firma. Sivueska. No ale w każdym razie spódniczka jest bardzo fajna. Ja ją tu włożyłam do takiej sekcji jedwabnej koszulki z koronką ściągaczowej, no i oczywiście do jakichś takich lekkich obcasików, żeby to się ładnie prezentowało, bo ta spódnica do płaskich może jakby trochę włożyć taką lekko odstającą haleczkę, to do balerinek byłaby fajna, ale ja bym tutaj do takich małych obcasików to założyła właśnie w lecie. No i do torebki tej, co widzieliście ostatnio, takiej kochanej, skórzanej z tym bambusem. Także mnie się osobiście to mega podoba i mam dużo rzeczy w tych kolorach, więc bluzek w tych kolorach, więc na pewno ta spódniczka mi się będzie sprawdzać w lecie na takie normalne, codzienne gdzieś bieganie na zakupy, czy właśnie na wakacje nad morzem. Będzie super. Jestem bardzo zadowolona i za tą spódnicę zapłaciłam 4 zł, więc tam są takie ceny. Zachęcam Was, żebyście pojechali. No i druga rzecz to jest perełka vintage. Suknia, kochani, zobaczcie na przebitkach, zrobiłam Wam na dowód zdjęcia tych metek After Six by Ronald Joyce. Ta firma nadal istnieje i robią przepiękne suknie takie koktajlowe, wieczorowe i ślubne, natomiast to jest z lat 70. suknia i nie ma metki ze składem, ale tak, podszewka jest na 100% z wiskozy, bo to czuć. Wierzch, waham się, czy to jest wiskoza z włóknem metalicznym, czy to jest... raczej to nie jest poliester. Czy to jest jedwab, taka dzianina jedwabna właśnie z dodatkiem tej nitki srebrnej. Jest bardzo przyjemna w dotyku i to jest właśnie taka suknia w stylu dzieci kwiatów. Bardzo mi się podoba, taka festiwalowa i tu są takie motywy indyjskie. Zobaczcie sobie na przebitkach zdjęciowych. I always see the sunshine in your eyes. Then I feel the luckiest of all guys. There's nothing like a summer's day, so I close my eyes and sing what I wanna say. I always see the sunshine in your eyes, and then I feel the luckiest of all guys. There's nothing like a summer's day. No, ma przepiękny krój, taki trochę kimonowo-szlafrokowy, idealny rozmiar na mnie i bardzo mi się podoba zestawienie kolorystyczne. Na pewno będzie przeze mnie dużo noszona, a wręcz nadużywana ta sukienka, bo uwielbiam ten styl, taki hippie styl. No i jestem dumna, że to jest właśnie taka suknia, słuchajcie, vintage, prawdziwa vintage. Zobaczcie na te zamki, które są takie jeszcze metalowe, jak w tamtych czasach się wszywało. Nie było takich jeszcze plastikowych zamków. Zresztą takie zamki są bardzo trwałe, więc w porządku. Przepiękne rękawy. No i w ogóle jestem zachwycona, że ją kupiłam i kosztowałam je 10 zł. Naprawdę, takie suknie, zobaczcie tam przebitki z internetu, które znalazłam, tej marki, potrafią kosztować kilkadziesiąt, a nawet czasem kilkaset dolarów, zależnie od modelu, bo to jest prawdziwy vintage, taki real vintage, lata 70. Dobre, fajne rzeczy z tego okresu wcale nie jest tak łatwo kupić w dobrym stanie. No i to jest rzecz naprawdę całkiem fajnej marki, więc jestem bardzo z tego zadowolona i jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobam w tej stylizacji takiej hippie właśnie, lata 70. Mnie się to mega podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Kochani, no, jak chodzi o ciuchy, to tyle. Oglądałam tam, jak już mówiłam, takie butki jeszcze, ale ich nie kupiłam w końcu, więc teraz Wam pokażę gadżety, jakie kupiłam. Znalazłam przepiękne kubeczki, zobaczcie, pokażę Wam też przebitkę, jak tam nalewam herbatę już do nich. Uwielbiam takie kubki, one są mega wygodne i do kawy, i do właśnie zielonej herbaty. I wiecie, że ja kocham biało-niebieskie rzeczy, kolekcjonuję, a to są ręcznie malowane kubeczki, to widać po wykonaniu tych zdobień, tutaj nawet widać pociągnięcia pędzla na tym kubku, także naprawdę bardzo fajna jakość i każdy jest inny, a jednak są w tym samym kształcie, to jest taki jakby zestaw. Bardzo mi się podobają te kubki, zapłaciłam za nie po 2 zł, więc też
super zdobycz, z której jestem mega zadowolona. No i ostatnia rzecz na dziś to taka taca vintage, zobaczcie. Takie rzeczy można było kupić właśnie w Holandii albo w Niemczech na tych targach staroci. To jest z drewna i ona jest malowana na złoto, złocona jakby w takie wzory. W dodatku bardzo, bardzo pasuje mi do mojego wystroju wnętrza. Oczywiście, że ja to będę używać nie tylko jako ozdobę, ale też i jako faktyczną tacę do herbaty, do noszenia, jak goście przyjdą. Jest taka galowa, no i piękne wzory ma, naprawdę bardzo mi się podoba. Zestawienie tych kolorów i bardzo mi pasuje. Zobaczcie tutaj zdjęcia z mojego kominka, jak już sobie postawiłam właśnie tą tacę. Miejsce takiej starej, bardzo zniszczonej, którą teraz używam jako podstawkę do kwiatka. Także jestem dumna. 4 złote ta taca. Także za te szpargały w sumie zapłaciłam 8 zł. 4 złote za spódnicę to będzie 12, 24 zł, tak? Tak, razem z sukienką. Także zakupy mega tanie i jestem z nich bardzo zadowolona i jestem zadowolona z odkrycia tego sklepu i na pewno tam jeszcze pojadę, dlaczego i Was też zachęcam, jeśli mieszkacie w pobliżu szczególnie. Kochani, już teraz zapraszam Was na następne programy. Będą fajne programy i też nawiązałam współpracę ze świetnymi firmami, co prawda współpracę nieodpłatną, ale będę miała za to dla Was rzeczy od tych firm, ekologicznych, organicznych. No, także będą takie dwa filmiki, ale też zapraszam Was już oczywiście na stylówki, na haul lupeksowy. No i jestem zadowolona, że już wróciłam, było troszkę przerwy kilka dni, bo zaczynam też pisać pracę dyplomową, no i mam dużo innych zajęć, a także byłam troszeczkę chora, mam problem z kręgosłupem, ale to jest inna historia, kochani. Także zapraszam Was już serdecznie do kolejnych filmów. Pozdrawiam Was, do zobaczenia, cześć!